Jesteśmy na wrocławskim Ołtaszynie. Tutaj znajduje się jedna z najbardziej rodzinnych i klimatycznych restauracji. To miejsce świętuje swój jubileusz. Świętujemy pierwszą rocznicę działalności restauracji Przystań Tu w dzielnicy Ołtaszyn i jesteśmy z naszymi stałymi klientami, którzy lubią odwiedzać to miejsce i dla nich zrobiliśmy ten event. Dla naszych gości. Miejsce to zachwyca rodzinną atmosferą. Kucharze gotują z lokalnych produktów. Ma być smacznie i wrocławsko. Staramy się gotować, tak jak pan Marcin powiedział na początku, z lokalnych produktów, prostych produktów. No bo to tak jak pan Marcin powiedział, to jest ta kuchnia, która była kiedyś, to ona wraca. No, myślę, że tyle rzeczy zostało już wymyślone, że już nic nowego nie wymyślimy. Wnętrze restauracji jest ciepłe i klimatyczne. Architekt tego miejsca bardzo chciała stworzyć przestrzeń kobiecą, kolorową, do której chce się wracać. Tutaj akurat chciałam bardzo stworzyć miejsce takie kobiece, ciepłe, kolorowe. Jakby pozbawione tej takiej nuty szarości w różnych odcieniach, tylko takie miejsce kolorowe, do którego chce się wracać. Jest ciepłe, przytulne i radosne. Gościom restauracji i stałym klientom przygrywał zespół akustyczny. Atmosfera jubileuszu była bardzo rodzinna. Na pewno menu jest wyśmienite i warto tutaj przyjść przede wszystkim dla kuchni, właśnie tego menu i przepysznych rzeczy. Bardzo fajna jest atmosfera. Czuć tą rodzinną atmosferę, bo to tak naprawdę jest rodzinna firma, więc to się udziela temu całemu miejscu. Tutaj cała moja rodzina czuje się jak w domu. Mówią o tym moi bliscy, moi rodzice, moi bracia. Niezależnie od kalibru imprezy zawsze mówią, wiesz, było znowu tak domowo i przyjemnie. Jest to wspaniałe miejsce, niezwykle klimatyczne. Bardzo lubimy tu być. Ta cała aura, ten cały wystrój i atmosfera również panująca tutaj wśród ludzi jest fantastyczna, dlatego bardzo, bardzo lubimy tu być i dzielić się naszą muzyką. To dopiero pierwszy rok funkcjonowania restauracji na wrocławskim Ołtaszynie. Patrząc na frekwencję, jubileuszy będzie więcej. Echo 24, Marta Wrońska.